Dobre granie. Debiutancki singiel zespołu Rita Parks, czyli Brain, na naszej antenie nieprzypadkowo, dlatego że jednym z muzyków tego składu jest Kasai, która wystąpi dzisiaj u nas w studiu M imienia SBB i była na tyle miła, że odwiedziła Dobre granie. Cześć. Cześć. Słuchaliśmy Rita Parks i pamiętam, że kiedy zakładaliście ten skład, to czymś, co wam przyświecało, było granie takie mocno organiczne, lekkie odejście od elektroniki. Słuchając twoich solowych dokonań, przynajmniej dwóch dostępnych singli, też mam wrażenie, że chcesz jednak oprzeć to brzmienie na żywym instrumentarium. Na razie tej elektroniki nie ma tam za dużo. Zgadza się, chociaż od razu tutaj powiem uczciwie, że na całej płycie jednak ta elektronika się pojawia i tak nawet w trzech utworach, więc tak patrzeć na cały album to jednak jakaś duża część. No właśnie, bo ty podkreśliłaś w jednym z wywiadów, że tak jak bardzo lubisz elektronikę, to troszeczkę cię denerwuje, że ona się wszędzie pojawia i nie każdy ją potrafi tak sprawnie zaaranżować jak choćby Clark. Jak podchodzisz teraz do tworzenia elektroniki? Czy twoim zdaniem trudno jest znaleźć swój język w muzyce, którą opierasz na elektronice? Trudno jest się wyrazić w sprawny sposób, korzystając z elektroniki? Czy wiesz co, może ja po prostu tak reaguję na modę, po prostu, wiesz, że to byłam zmęczona tym i nadal jestem, dlatego że to się po prostu zrobiło strasznie modne. Składy, które wcześniej nie grały elektroniki, zaczęły ją grać, wszędzie jest mnóstwo DJ setów. No, domyślasz się, o co mi chodzi, no, że to jest jednak... Że takie koniunkturalne się tak, to trochę tak, zrobiło. Tak, tak, tak. I dlatego jakby to chyba wychodzi jakby ze mnie taki jednak nonkonformizm, że tak nie lubię takich rzeczy, które wszyscy lubią. Potrzebuję trochę czasu, żeby zrozumieć coś, co jest tak bardzo mainstreamowe, bo wiadomo, no, że to jest... Słuchając Impostor, miałam wrażenie, że mimo, że to jest dosyć kameralna kompozycja, to jednak dużo się tam dzieje, są wręcz takie polifoniczne elementy. W Sun Spirit tym bardziej, jeszcze więcej się dzieje, jest orkiestracja. Jak to wygląda w twoim przypadku? Czy ty masz taką wyobraźnię muzyczną, że ty od razu słyszysz tyle warstw brzmieniowych, czy od razu ci się w głowie rozgrywa taka symfonia, czy jednak powoli dobudowujesz kolejne warstwy tego utworu? Zaczynam pracę od brzmień. Zazwyczaj. Znaczy kompozycje jakby piszę na fortepianie, ale jak zaczynam przekładać się jakby na język brzmieniowy, to od razu jakby szukam konkretnych zestaw instrumentów. Nie ukrywam, że to stworzenie takiego zestawu ulubionych brzmień też trochę mi zajęło, jakby parę lat na pewno. I już wiem, dlatego to być może szybciej dzięki temu to wszystko funkcjonuje, że wybieram pewien zestaw, nie wiem, na przykład instrumentów dętych, drewnianych, już wiem w jakiej konfiguracji je używać, takich, które jakby mi się podobają. Oczywiście też staram się wychodzić poza schematy swoje własne, szukam nowych brzmień, ale najpierw wychodzę od tego, co już znam i co wiem. Ale dzięki temu, że masz takie rozległe doświadczenie jako muzyk sesyjny, jest ci łatwiej? Bo na przykład wiem, że Monika Brodka nagle wymyśliła, że masz grać na fisharmonii, instrumencie dość egzotycznym, rzadkim. I się też domyślam, że to jakąś twoją wyobraźnię muzyczną tylko mogło wzbogacić. Zgadza się, tak, tak. I powiem szczerze, że każda jej propozycja była trafiona. Bo sama bym chyba na to nie wpadła, chociaż jak widzę dziwne instrumenty, to mam taką pokusę, żeby od razu usiąść i wyciągnąć jakieś ciekawe brzmienia. A natomiast jakby Monika była taką siłą sprawczą, ona wiedziała dokładnie, czego chce, jakich brzmień chce użyć na swojej płycie. I dzięki temu na przykład na jej ostatniej płycie Klaszy gram na organach, które zarejestrowaliśmy w Akademii Muzycznej w Warszawie. Zresztą dzisiaj jeszcze tych organów posłuchamy, no ale wcześniej... Chyba w miarę proste piano, ale mogę się mylić, w utworze Syreny. Na czym tam grasz? Tak, na fortepianie. No to posłuchajmy w takim razie Syreny Artura Rojka na naszej antenie. Artur Rojek na naszej antenie. Tam w tle słychać piękny fortepian, na którym gra Kasia Piszek, czyli Kasai, która za jakieś niecałe 2 godziny zagra koncert w Studiu M. Zresztą rozmowę, która teraz się toczy, transmituje na Facebooku Agnieszka Lubczańska. Rozmawialiśmy troszeczkę poza anteną o tym, że da się grać muzykę bardzo wyrafinowaną, gdzie sięga się do nietypowych środków, coś co choćby robi właśnie wspomniany już Tom York, zespół Radiohead, ale która jednocześnie jest przystępna. Czy ty uważasz, że to jest cel, który mógłby tobie przyświecać, żeby tworzyć rzeczy wyrafinowane, ale jednocześnie piosenkowe, przystępne?
Nie wiem, czy taki jest mój cel. Nie zastanawiałam się nad tym. Wydaje mi się, że ta muzyka, której słucham, jakby łączy w sobie te elementy, więc wiem, że to jest wykonalne na pewno. To znaczy, że można pięknie, jakby proste rzeczy opisywać w sposób piękny i to nie zawsze musi być takie dosłowne. I właśnie, ale z drugiej strony wiem, że pewne rzeczy docierają do ludzi na poziomie emocjonalnym i to chyba o to też chodzi, że to jest chyba najcenniejsze w muzyce, no wydaje mi się. Ty sprawiasz wrażenie artystki, dla której ten songwriting jest ważny, że wychodzisz od piosenki i później pojawia się wokół niej dużo innych ciekawych rzeczy. Masz takie podejście, czy niekoniecznie? Tak, tak. No, piosenka sama musi mieć coś w sobie. Jakby można ją ładnie opakować. I spotykam się z tym bardzo często, że jakby piosenki nie ma, natomiast jest ładne opakowanie, a fajnie jest, jak jest piosenka sama w sobie jest. Można ją zagrać w ogóle na stole. Można ją, po prostu kurczę, na pianinie, na... No bo w Rita Pax pojawiały się jakieś elementy instrumentów szkolnych czy przedmiotów codziennego użytku. Też to robiłyście z Pauliną, tak, między innymi. Także właśnie o to chodzi, że jakby dzięki temu to pobudza wyobraźnię. Ale jakby do czego zmierzam? No, jakby, że piosenka po prostu działa. Piosenka jest, ma jakąś taką strukturę swoją, jest ciekawa, jest jakąś taką opowieścią, mini symfonią można nawet powiedzieć. I wtedy jak się ją, rozbudowuje, to też jest ciekawy proces. Zdradziłaś, że możemy spodziewać się po kolejnych utworach z twojej debiutanckiej płyty Equals, że tam się będzie działo trochę więcej, że pojawi się na przykład elektronika, a mnie ciekawi, czy będziesz dalej podążać takim konceptem tekstowym, który do tej pory się pojawił, bo mam wrażenie, że twoje dwa dotychczasowe single, mimo że trochę różne, opowiadały o podobnej tematyce. Była mowa o tym, że sobie sami czasami kłody pod nogi potrafimy podłożyć, że czasami mamy w sobie coś takiego destruktywnego. Czy tekstowo reszta albumu też będzie tego dotyczyć? Tak też zupełnie szczerze powiem, że to też jest pewien proces. Jakby piosenki powstawały i one się ułożyły w pewną historię. Tak, nie ukrywam, że tam jest dużo autodestrukcji. No tak, jak wspomniałeś, no po prostu jakby mamy ją w sobie. Mamy w sobie swoich największych wrogów, z którymi warto się konfrontować. I wydaje mi się, że ta płyta trochę o tym traktuje, że jakby takie konfrontowanie się z tą pozytywną częścią siebie jest bardzo fajne i bardzo takie na wyciągnięcie ręki, natomiast jakby z tą ciemną stroną już jest trochę gorzej. Czyli takie czasami przekuwanie tych mrocznych rzeczy w atut, w coś artystycznego, w jakąś fajną deklarację. Tak, wydaje mi się, że to tak właśnie działa. No to posłuchajmy w takim razie jednego z twoich singli, dwóch, które do tej pory się ukazały, czyli Sun Spirit. Utwór oczywiście zabrzmi dzisiaj w koncertowej wersji, no ale posłuchajmy go w tej wersji studyjnej, gdzie pojawiają się chyba dęciaki, smyki. Bardzo dużo się tam dzieje. Piękne dźwięki fortepianu prosto od Kasai, która, przypominam, wystąpi w studiu M Radia Opolem po godzinie 20. I zaciekawiła mnie jedna rzecz, jeżeli chodzi o twój proces twórczy, dlatego że z tego co wiem, żeby zarejestrować twój debiutancki album, wyjechałaś gdzieś w góry do kolegi ze składu Brodki, Lesława Mateckiego. I czy to jest dla ciebie taka komfortowa sytuacja, kiedy odcinasz się od wszystkich bodźców, kiedy po prostu musisz tworzyć te dźwięki? Czy wtedy rzeczywiście lepiej się tworzy, lepiej się nagrywa? Tak, żeby sprostować, to nie była ucieczka w góry, tylko pod Warszawę, do jego domu. Do lasu, tak, do lasu, tak. Jakiś taki człowiek stworzył sielski krajobraz. Nie, rzeczywiście tam jest sielski krajobraz u Lesława. Lesław sam zaproponował, że przerobił garaż na studio. Wyniósł się z domu, żeby sobie wszystkie swoje instrumenty, te gitary, piece przenieść w jedno miejsce. I sam zaproponował. Masz piosenki, ja ci dam miejsce, nagraj je. I to w zasadzie dzięki niemu wszystko, bo to by jeszcze trwało. Tak się cały czas miotałam. Nie wiedziałam, gdzie może właśnie wyjechać, gdzieś w góry, może nad morze. To i nagle kolega przyszedł i powiedział, daję ci przestrzeń, masz ochotę przyjechać. Proszę bardzo. Sama jesteś odpowiedzialna za kompozycję, teksty, aranżacje, produkcję, no ale z tego co wiem, od przyszłego roku masz ruszyć z koncertowym składem,
Ale sugerowałaś mi poza anteną, że nie jest tak, że dzisiaj jest jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć cię w takim solo akcie, bo jeszcze zamierzasz występować też sama z fortepianem w przyszłym roku i kolejnych latach. Tak, tak. Uważam, że to jest też piękna, piękna sprawa, granie samemu. O zespole myślałam od samego początku, że chciałabym mieć zespół, z którym nie tylko będę grać, ale będę się czuć dobrze i tak rzeczywiście jest. Zresztą to będą zupełnie inne koncerty. Natomiast fortepian jest na tyle dla mnie ważny, że jakby nie jestem w stanie jakby z niego zrezygnować. Tak zupełnie. Jeżeli chodzi o artystów, których wymieniasz jako swoje inspiracje, pojawia się tam m.in. zespół Uncle i mam wrażenie, że oni mają podobne podejście do twojego, czyli dużo się tam dzieje produkcyjnie, jest wiele jakichś warstw brzmieniowych, ale czy jeżeli chodzi o takie granie stricte fortepianowe, na nowej płycie znajdą się rzeczy zupełnie intymne, wyciszone? Tak. Tak, tak, tak. Bo od tego wyszłam. Jakby elektronika, orkiestra symfoniczna, to wszystko jakby się pojawiło gdzieś po drodze. Natomiast wszystkie piosenki, tak jak już wspominałam wcześniej, że one jakby rodzą się na fortepianie. Jakby to fortepian je razem, jakby razem je rodzimy. W związku z tym jest dużo takich momentów na tej płycie, które są i jest, będzie i utwór instrumentalny, nie będzie tam żadnego wokalu. Także no. Są te utwory. Obserwowałem twoje przygotowania do koncertu u nas w Studio M i zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że pojawiają się jakieś pogłosy, efekty. Czy pojawia się jakiś stres, że źle wciśniesz guzik i nagle coś się może wysypać, czy jednak no, to jest porównywalne do stresu, który może towarzyszyć przy występach z większymi składami? To jest właśnie zaleta doświadczenia. Które nabyłam grając z Arturem, z Moniką, z Kasią Nowicką, że po prostu taki rodzaj stresu mam za sobą. Oczywiście to się często zdarza, że coś nie wychodzi, ale nauczyłam się, że to nic i tak nie zmienia. To znaczy mam czas, żeby zareagować. Mój stres nic nie pomoże, więc to jest zaleta jakby tego doświadczenia, które się ma. Będzie można posłuchać, jak twoja muzyka brzmi na żywo po godzinie 20 w Studiu M Radia Opole. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję również. Dobre granie.